Niemal 30 lat mieszkańcy miasta czekali na tę chwilę. Kolejny odcinek Via Baltica zostaje otwarty. 13 kwietnia otwarto dla ruchu niemal 13-kilometrowy odcinek drogi S61, spełniający funkcję obwodnicy Suwałk. To niezmiernie ważne wydarzenie dla Polski, to niezmiernie ważne wydarzenie dla transportu drogowego naszego kraju. To bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców regionu, a szczególnie Suwałk. Wyobrażałem sobie to dzisiejsze wydarzenie jako krótkie, techniczne przedsięwzięcie z taką nutą uroczystą, bo to przecież kilkadziesiąt lat czekano na tą obwodnicę. Nie spodziewałem się takiej ilości tutaj obecnych, cieszących się z tej ukończenia tej inwestycji, jej przyszłych użytkowników, mieszkańców regionu, parlamentarzystów, tak potężnej reprezentacji. O drogę zabiegali od 30 lat mieszkańcy, kolejni samorządowcy, parlamentarzyści. Suwałki, mieszkańcy Suwałk, mieszkańcy regionu długo na tę obwodnicę czekali. Bardzo długo. Jak powiedział pan minister, kilkadziesiąt lat. Właściwie od lat 80. ubiegłego wieku, kiedy tiry, transport ciężarowy rozpoczął przejazd przez Suwałki. Najpierw przez Ogrodniki, przejście graniczne, później w Budzisku. Liczba tirów się zwiększała. Mieszkańcy Suwałk nie mogli spokojnie żyć. To wszystko zamieniało się w coraz większy koszmar, ponieważ liczba pojazdów ciężarowych wciąż się zwiększała. Ostatnio trudno powiedzieć nawet, ile ich przejeżdżało przez miasto. Szacunki mówią od kilku do kilkunastu tysięcy na dobę. Wraz ze wzrostem liczby samochodów ciężarowych pogarszał się nie tylko komfort życia mieszkańców, ale również stan ich bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest sprawą niezwykle ważną, bo niestety w związku z brakiem właściwych dróg, ciągów komunikacyjnych tutaj w mieście i w okolicach było mnóstwo wypadków drogowych, także ze skutkiem śmiertelnym. W ostatnich 5 latach tylko takich wypadków było 41. Mamy nadzieję i przekonanie, że teraz będzie bezpieczniej, że teraz tych wypadków będzie mniej. W ostatnich latach ulicami Suwałk przechodziły marsze, organizowano happeningi. Jeden z nich w marcu 2013 roku na kilka godzin zatrzymał ruch w centrum miasta. W tym marszu ramię w ramię poszli wszyscy. Mieszkańcy, samorządowcy i politycy bez względu na barwy partyjne. Ja występowałem nie tylko jako radny jeszcze pierwszej kadencji Rady Miejskiej w latach 1990-94 wraz z kolegami radnymi, którzy wtedy byli radnymi. Radnymi Komitetu Obywatelskiego Solidarność zwłaszcza. Ale także potem jako poseł wielokrotnie w rozmowach, w wystąpieniach sejmowych, w interpelacjach poselskich walczyłem, zabiegałem o obwodnicę. Walczyli suwalczanie, walczyli samorządowcy. Naprawdę to była wielka potrzeba, żeby ta obwodnica wreszcie powstała. W 2017 roku wbito pierwszą łopatę na budowie obwodnicy. I wtedy, kiedy mówiliśmy, że w ciągu dwóch lat, dwóch i paru miesięcy powstanie obwodnica, wielu nie wierzyło, że tak się stanie, ponieważ wszyscy mieli w pamięci te 30 lat zabiegów. A jednak się okazało to możliwe. To, co wcześniej było niemożliwe, stało się możliwe. Mamy obwodnicę, Suwałki odetchną, suwalczanie czekali na to. Suwalczanie, można powiedzieć, marzyli o tej obwodnicy i byli coraz bardziej źli za to, że jej nie ma, ale też byli cierpliwi, bo to rzeczywiście długa cierpliwość wieloletnia i ona wreszcie przyniosła efekt w postaci tego, że tiry pojadą obwodnicą, miasto zostanie od nich uwolnione, będzie można normalnie dowozić dzieci do szkoły, do pracy dojeżdżać, wracać z pracy, odbierać dzieci ze szkoły, dojechać do kościoła, poruszać normalnie ulicami miasta. Prace trwały nieco ponad 2 lata. Mieszkańcy miasta w ciągu ostatnich tygodni wręcz odliczali dni do otwarcia nowego szlaku. W sobotę przed południem obwodnicą pojechały pierwsze samochody. A w mieście nagle zrobiło się ciszej, spokojniej i luźniej. Wielka radość, cisza, spokój, inny komfort zamieszkania, życia, no i bezpieczeństwo. Na to, myślę, zasługują mieszkańcy mojego miasta. No i bardzo jestem szczęśliwy. 12 lat też moich starań o budowę tego szlaku właśnie mijającego nasze miasto
to naprawdę wielka sprawa. To jest historyczny moment, historyczna chwila. Miasto od minionej soboty stało się spokojniejsze. Nie ma w nim osoby, która nie odetchnęłaby z ulgą.